pani talent i pani wspaniały głos to jest takie dziedzictwo po tacie podobno. Hydrogeologu. Hydrogeolog, zawodu, bardzo rzadka specjalność. Ale podobno moja babcia ze strony mamy, która mieszkała, potem się wyniosła już z Mazowsza, Gorzowa Wielkopolskiego, to właśnie w młodości śpiewała w chórze i podobno miała przepiękny głos. Mm-hmm. Więc, ale muzycznie cała ze strony taty rodzina, którą mam w Olsztynie, znaczy jego właśnie z tej strony Śleszyńskich, każdy grał na jakimś instrumencie i na pewno właśnie mieli wszyscy słuch i grali. Także jak ja. A tata chodziłam, na akordeonie chyba. Tata tak? Trochę tam na akordeonie, tak też, a pani ale jak ja na skrzypce? Byłam w ognisku muzycznym, uczyłam się grać na skrzypcach, zresztą chyba byłam jakoś taka. No nie systematyczna w tych swoich ćwiczeniach, ale lubiłam, tylko że właściwie to chyba ze 2 lata tylko chodziłam tego ogniska, bo ja mam taki słomiany zapał, że coś mi się podoba, coś zaczynam, potem rzucam, potem znowu coś innego i te skrzypce i pamiętam, że żeśmy sobie z ojcem wyrywali je. Mhm. To znaczy jak ojciec chciał coś tam i szedł sobie i chciał to grać, to ja wtedy właśnie nabieram ochoty, żeby ćwiczyć. No i właśnie i w końcu mi tam 5 zł kiedy zapłacił za to, żebym mu trochę odstąpiła. Odstąpiła. Więc, Flet? A Flet pojawił się też z miłości do jakiegoś utworu. O, jaka pani utworu? Jest obryta. A jak? To pamiętam w dawnych czasach był taki serial telewizji Elżbieta Królowa Anglii. I tam mhm. na początku była właśnie taka melodia, wygrywana na flecie prostym. I tak mi się podobało to, że poszłam do sklepu, kupiłam sobie taki flet złożony z 3 części, więc nie taki ten najprostszy, co w szkole wszyscy się uczą, tylko taki troszkę bardziej zaawansowany chyba, ale zwykły, taki prosty. I się nauczyłam ze słuchu właśnie tej melodii, żeby i potem już różnych innych. Też próbowałam trochę brzdąkać na gitarze, na takich szkolnych wycieczkach w liceum. No tam się jakoś tam, wtedy gitara była w ogóle bardzo takim popularnym instrumentem, dużo ludzi się uczyło, ale mój brat chodził też do szkoły muzycznej na gitarę tą klasyczną, ale też jakoś porzucił to, chociaż mu fajnie szło i potem poszedł do szkoły rehabilitacji, był rehabilitantem, a teraz jeszcze co innego robi, także... No to czyli taka bardzo umuzykalniona rodzina, a mama pani Hanny była polonistką, tak? Nauczycielką polskiego. No i właśnie tutaj ja, polonistka ciągle praktykująca w Liceum Świdnickim, mam takie pytanie, bo to jest jakaś taka przypadłość zawodowa, że nasz przedmiot prowokuje w pewnym sensie do tego, żeby wyławiać talenty recytatorskie, aktorskie, prawda? To coś takiego jest. Czy mama panią tak troszeczkę popychała w kierunku aktorstwa? Mówiła, Haniu, ucz się wierszyków. Zupełnie nie. Uczenie się w wierszy przychodziło mi bardzo łatwo. Sama się do tego rwałam. Chociaż właśnie, ale mama tak się później dopiero zaczęła tak przyznawać. Pisała w młodości wiersze. Mm-hmm. No jak pewnie większość polonistów, polonistów. Pisała wiersze. I nawet był jeden tam wydrukowany, dostał jakąś nagrodę. Mama jest bardzo skromna, nigdy się jakoś nie przechwala. Trzeba nic nie wyciągać, takie rzeczy. I bardzo ładnie też, ładnie czyta. Zawsze jak czytała, bo to tak nigdy nie zwracałam na to uwagi, że ma jakby taki talent też, nie że się zagrywała strasznie, mm-hmm. ale właśnie bardzo tak ładnie też podawała tekst, jak nam czyta książki, czy w ogóle jak czytała, to tak zwróciłam uwagę, że fajnie tak się jej słucha i fajnie czyta. Tak jak mówię, ona jest bardzo skromna, nikt w życiu by nie tego, ale myślę, że takie talenty też ma, mm-hmm. właśnie takie interpretacyjne. Zresztą jak nieraz przytaczała takie humor z zeszytów. Miałam tam pozapisywanych tak. trochę takich zabawnych, jak to, prawda, jak się przerabia szczególnie pana Tadeusza, czy... Albo chłopów. Chłopów. To są takie świetne, świetne takie typu, że Jacek Soplica miał wyrzuty po mordzie. Tak. Prawda, czy tam, że sędzia poczęstował gości starymi potrawami. Mhm. Czy jakieś takie, no takie różne właśnie... Zbierała. Takie zbierała. I potem jak tak nam czytała, nieraz tam wakacje gdzieś pomiała to przy sobie, to wszyscy się zaśpiewali. Tego, tak. I myślę, że jakieś tam te talenty jednak też mama ma. Mhm. No, takie właśnie, chociaż nigdy mnie nikt nie namawiał. Sama się rwałam do recytowania wierszy. Czy to w klasie, czy na akademii, to był taki zresztą sposób dla tych,
co lubili się uczyć na pamięć wierszy, to był fajny sposób kiedyś zdobywania oceny dodatkowej. Oczywiście, do dzisiaj. Nie wiem, jak teraz jest w szkołach, ale wydaje mi się, że mniej się zadaje to tych rzeczy na pamięć. To kiedyś prawda. To było kilka razy w semestrze. Mhm. Już pamiętam, że do dziś pamiętam te fragmenty. Prawda? Przez Pana Tadeusza, już tak. Nie mówię nawet o inwokacji, ale zachód słońca, czy grzybobranie, czy te fragmenty myśmy się uczyli na pamięć z chęcią. Naprawdę. Myślę, że to też rozbudza jakieś takie. To są pewnie pierwsze sukcesy, takie, które się ma przed szkołą, jak jest występ, że ktoś przychodzi i mówi, ale fajnie, tam fajnie powiedziałaś, czy fajnie. I tak to człowieka pewnie zachęca. Nakręca. Ale myślę, że też taka wewnętrzna tęsknota do tego, żeby samemu właśnie wziąć udział w czymś takim. Bo ja pamiętam to uczucie, kiedy byłam w teatrze, oglądałam spektakl, byłam na widowni, siedziałam jako uczennica i pamiętam, że aż tak czułam, aż do bólu taką chęć, tęsknotę, żeby właśnie być po tej stronie, żeby niekoniecznie, nie że podziwiana, czy że jakieś tam premiery, jakieś uroczy, tylko po prostu brać udział w czymś takim, to tworzyć tak na scenie. I udało się to i znam taką opowieść pani o tym, że był deszczowy dzień, że to było 13 chyba, tak, ten egzamin. Pani poszła do szkoły teatralnej w Warszawie. I tam w komisji między innymi zasiadał Wojciech Siemion, tak? I pani tak na początku jakoś nie bardzo się spodobała komisji, ale że ten Siemion... Nie, to tak? Było tak, bo trzeba było wejść. Ja wchodziłam chyba przedostatnia, bo na si to zawsze daleko, więc przedostatnia przed południem w tej takiej... podzieleni byliśmy na tych, co przed południem i potem była przerwa jakaś obiadowa i po południu. No i ja jakoś byłam chyba przedostatnia przed południem. Właśnie czerwiec, 13 czerwca. Deszcz. Tak. I to się wchodziło, komisja siedziała, człowiek ledwo przytomny patrzył, rozróżniał. No, któż tam nie było, kogoż tam nie było w komisji. Wtedy był rektorem Tadeusz Łomnicki, była potem opiekunka naszego roku. Tam też przewodnicząca chyba komisji, pan profesor Rena Tomaszewska, która była takim postrachem, że taka groźna jest bardzo. To wtedy w tamtych czasach zasiadali też i Zofia Mrozowska, Andrzej Łapicki. Właśnie i Wojciecha Siemiona, dlaczego zapamiętałam? Że jak proszę bardzo, przedstawiłam się, imię, nazwisko. Co pani przygotowała? No i moim takim sztandarowym tekstem był tekst przerwy Tetmajera ze Skalnego Podhala. Ja się sama nauczyłam tej gwary, tak mniej więcej jak to było napisane, jak sobie wyobrażałam, przecież wtedy królował polskiej telewizji serial Janosik, prawda, więc jakieś zetknięcie z tą taką gwarą, osłuchanie się z jakąś taką gwarą, trochę góralską. No tak sobie wyobraziłam i mówię, że ze Skalnego Podhala. No i padło pytanie, to jest tekst gwarą. Tak, to nie może być. Ja po prostu usunęła mi się ziemia pod nogami. Co pani ma jeszcze? No to powiedziałam, poemat Spadanie Różewicza, tekst Naukowskiej, Zofii Naukowskiej, tam jeszcze coś wymieniłam. To poprosimy Różewicza. A Różewicz był taki trochę monotonny, no dam poemat Spadanie. No co powiedziałam? Dobrze, teraz poprosimy Tetmajera. No to ja już otucha wstąpiła w moje serce, bo ja to mówiłam na jakimś konkursie recytatorskim. To było, hano było tak, strasznie chłopa zycie dokucyło, umyślił się ta obiesić. No i tam szedł i się tamtego i oczywiście tam diabeł mu coś tam obiecywał. W każdym razie kogo pokonała i diabła i tego chłopa baba, no tak, wiadomo. Oczywiście. I potem już ten tekst taki był i widziałam taką rozanieloną twarz Wojciecha Siemiona, który przecież był specjalistą w ogóle i od gwary, i od różnych folkloru, i tego, i taki. I to mi dodawało, ten uśmiech jego dodawał mi otuchy, że do końca dobrnęłam, miałam dobrze ten tekst opanowany, umiałam go dobrze, więc widocznie jakoś to się spodobało. Potem jeszcze pamiętam, w drugim etapie śpiewam piosenkę o motylku i właśnie tak sobie troszeczkę na gitarze, tak nie umiałam grać za dobrze, ale tak podgrywałam. No mówię, proszę, to proszę chodzić i tego motylka śledzić i śpiewać, grać i za tym motylkiem chodzić, bo to już były takie ruchowe. No i właśnie ja tam śpiewałam to niebieski motylek mój, najskrytsze myśliwe skradł, zapamiętam tego draba, co tak cicho się skrada.
tu i tam chodziło. Właśnie i w końcu złapałam na głowie jakiegoś studenta, tego motylka. No i tam jakieś, i takie różne, o, to pamiętam, było to 100 lat temu, ale właśnie rzeczywiście czasem mina kogoś w komisji taka budująca, taka na tak, dodawała mi wtedy jakoś tak, czułam, że dobrze, że idzie dobrze. I myślę, że komisja odkryła te iskry, które wszyscy widzimy, że w pani Hannie są od zawsze. W uśmiechu, w oczach te błyski. No i mamy wielką aktorkę, bo pani jak się dostała na te studia, to powiedziała zdanie, które bardzo mi się spodobało. I myślę, że młodzi ludzie powinni sobie też takie powtarzać mantry, że teraz, jak już przeszłam przez ten egzamin, to ja zrobię wszystko, żeby być aktorką. To nie, ja to powiedziałam trochę inaczej, że jak już przeszłam przez ten pierwszy etap do drugiego, to ja mówię, teraz to już się tak łatwo nie dam wyrzucić. A, coś takiego. No, podobnie. Że tak, że po prostu czułam, że jeżeli dali mi szansę, że właśnie zawsze miałam kompleksy, że ja tak nie jestem jak piękną blondynką, tylko wyglądam tak, jak wyglądam. Wiadomo, że dziewczyny, szczególnie w takim wieku nastu lat, to zawsze sobie wynajdują, jakie to są okropne. Tak. Miałam w ogóle ochotę sobie skrócić nos. Nawet poszłam, proszę państwa, gdzieś tam to były lata przez 70. druga połowa 70. lat, poszłam do takiej, teraz to na każdym kroku można sobie iść i coś tam poprawiać, tak. Nikt się nie dziwi, a ja wtedy poszłam, bo ja byłam odważna, poszłam się zapytać, jak to by było, bo miałam taką koleżankę bardzo ładną i ona by taki tego, i żeśmy się tak porównywały te nosy, że ja mówię, ona, ty to masz taki długi ten nos, i tak ja mówię, no właśnie, przydałby się krótszy. I tak. No i poszłam się nawet pytać, czy by było, czy bym mogła sobie skrócić. A mi powiedzieli, to musisz przyjść z rodzicami. No jakoś mi wtedy przeszło. A jak, bo ja wszystkie na tych akademiach różnych w szkole, w liceum, myśmy były bardzo aktywne z moją przyjaciółką Joasią Fertacz, która jest teraz w Teatrze w Olsztynie i tam też w studiu aktorskim uczy młodzież. I myśmy siedziały w jednej ławce, marzyły właśnie o aktorstwie. I co się tylko dało w szkole, to brałyśmy tak, żeby wystawić, namawiałyśmy kolegów, koleżanki, żeby pierwszą sztuką, którą żeśmy, pierwszą była ballada pani Twardowska i chłopaków tam namawiałyśmy, błagałyśmy, żeby sobie skrócili tam, bo oni w piłę tylko kopali, chodźcie tu na próbę, przyjdźcie, i tego pożyczyłyśmy kostiumy. Oczywiście ja gram męskie role, bo nikt nie chciał tego grać, tych męskich. Wszystkie chciały być ładne, i pewnie, tak, i w ładnych kostiumach. Ja grałam, słuchajcie, grałam Twardowskiego, bo dziewczyny chciały być dziewczynami, kobietami. Ja potem grałam w Świteziance chłopaka. Mm-hmm. No ale też i u Adama Haruszkiewicza, gdzie byłam 4 lata od 90 do 94 roku, gdzie żeśmy się w ogóle poznali z Wojtkiem i z Rozmusem i z wieloma innymi kolegami, z Jasią Kurowską z Jasią byłam wcześniej w Teatrze Komedia, ale u Adama Haruszkiewicza w takim jednym Czomber z Gombra, to była taka kompilacja Gombrowicza, też w jednej ze scen grałam oficera na statku, przyklejałam sobie wąsy. No i proszę państwa, teraz na 6 piętrze w pięknej Lucyndzie też gram taką rolę potrójną, muzę, wawrzonka służącego, mhm, i służącą, czyli coś na tych męskich rol nie ciągnie. A jeszcze chyba był stańczyk u Olgi Lipińskiej, bo no widziałam tak, takie taki pani obraz. Zdjęcie. Nawet też miałam przyklejane w brodę i wąsy i w jakimś obrazie byłam Augustem, mhm, Zygmuntem Augustem w jakiejś tam piosence czy scence i stańczykiem. I pamiętam, że jedna z moich takich zaprzyjaźnionych charakteryzatorek, jak robiła taki swój projekt, różne charakteryzacje, czyli chodziło o to, żeby wziąć jedną aktorkę i ją tak zmieniać. I między innymi, myśmy tak wtedy, to parę godzin trwało, bo to trzeba było najpierw zrobić jedną charakteryzację, zdjęcia, potem drugą, zdjęcia i tak dalej, zmyć się od nowa, także to naprawdę sporo godzin. I byłam tam wcieleniem takim właśnie, takiej hinduskiej piękności, tak. Stańczyk. I menelka. Taka kloszardka. I jeszcze czwarte zdjęcie, bo ja na Instagramie go nie włożyłam, bo go nie mogłam znaleźć. Taka dyskotekowa dziewczyna, blondynka, mm-hmm, z takim kwiatem w włosach. Cztery różne te. Więc jak się to ukazało w gazecie, to nikt nie wie, a do stańczyka miałam doklejany, mimo że mam swój pokaźny nos, to tu jeszcze taki garb miałam robiony z takiej jakby modeliny. I nikt mnie nie poznał na tym zdjęciu. Myśleli, że to jest w ogóle ktoś inny.
Ale jako hinduska bardzo przekonująca i myślę, że Bollywood mógłby uderzyć tutaj i jeszcze Hannę. Ale to tutaj duży talent naprawdę Joli Jagodzińskiej, która robiła charakteryzację, była bardzo też pasjonatką swojego zawodu i jest nadal, chociaż jeszcze wiem, że się zajmuje też florystyką teraz oprócz charakteryzacji. Więc, czyli kładaniem kompozycji kwiatowych i tak i zawsze, ale ona właśnie najczęściej mnie charakteryzowała w kabarecie Olgi Lipińskiej i zawsze ta była dla nas taka frajda, że się możemy tak zmieniać. Ale też pamiętam taką sytuację, kiedy żeśmy wymyślili taką piękną charakteryzację do jakiejś piosenki w kabarecie Olgi Lipińskiej. Mówi, słuchaj, dawno nie miałaś takich, zrobię ci takie rude włosy, taką perukę ci wzięłam z magazynu, takie długie włosy, takie rude, umalowałam pięknie oczy, pięknie malowała oczy, rzeczywiście w ogóle. I ja taka dumna idę tutaj, ktoś, jeden z kamerzystów, ale wyglądasz i tak. Wchodzę do studia, pani Olga Lipińska, a co ty w ogóle masz na głowie? Proszę to zdjąć. Co ty, nie, dajcie jej takie postrzępione, takie sterczące włoski, takie tego zdejmuj to, ale ja mówię, chociaż pod kamerę, chociaż, nie ma mowy, to w ogóle nie. Także skoro już weszłyśmy na grunt kabaretu, w którym spędziła pani lat 15, więc to kawał życia, była pani taką rozpoznawalną aktorką, do której przywiązała się publiczność, ta siedząca przed telewizorami. Ja należę do tego pokolenia, które przecież śledziło i ten starszy kabaret, ten pierwszy tak zwany. A pani się pojawiła już w tej odsłonie z nowym garniturem też aktorów, prawda? To właśnie taka historia, że jako uczennica, pamiętam jak się uczyłam właśnie do matury i był ten słynny właśnie Leci Kabarecik, gdzie wszyscy śpiewali hoppaj siup, te wszystkie, też to Gałczyńskiego przecież tekst. Świat się kręci, kółko kręci, hoppaj siup i pamiętam, że tak, powinnam się uczyć, a tam leci w pokoju, leci w telewizorze, leci kabarecik i ja tak, nie, bo muszę tego, bo na jutro muszę się tego, ale w pewnym momencie rzuciłam ten zeszyt, to wszystko, poszłam, mówię, nie, muszę dokończyć, muszę zobaczyć i tego. I też to był taki program, który podziwiałam i później po studiach teatr, w którym się znalazłam, to był Teatr Komedia. Dyrektorką Teatru Komedia była Olga Lipińska. Przez 7 lat byłam w Teatrze Komedia. Grałam tam w muzycznych spektaklach, kramie z piosenkami, w Happy Endzie, w takich kabaretowych też właśnie, Kabaretowa Mysz, czy właśnie weszłam w zastępstwo, bo już ten spektakl był, Ja się nie boję braci Rojek. Więc te muzyczne spektakle, to był też taki mój żywioł i potem nastąpiła właśnie w 90 roku nowa wersja kabaretu i pani Olga zaproponowała mi współpracę. Ja się w ogóle uniosłam nad ziemią z radości, że będę mogła w kabarecie. I kiedy ten nowy kabaret, bo w stanie wojennym był ostatni program tego starego kabaretu. I później była przerwa i potem pani Olga Lipińska rozpoczęła nowy. To jeszcze z poprzedniego składu był Wojciech Pokora, Basia Wrzesińska. Krysi już właśnie w tym nowym nie było, tylko Basia, Czesio Majewski i Wojtek Pokora. No i tam doszedł do nas Jan Tadeusz Stanisławski. A tak to był właśnie Krzysiek Tyniec, Grzesio Wąs, Dorota Furman. Ja w tym podstawowym pierwszym składzie. Potem przewijało się bardzo dużo osób. Kiedy myśmy pierwszy program był na Wielkanoc w 90 roku. No i no, tak czuliśmy się, no, że to tak raczkujemy, no bo to takie nasze pierwsze doświadczenia. Oczywiście każdy już coś tam robił i był, gdzieś tam próbował swoich sił. No ale jak ludzie przyjmą to, tę nową wersję? Ale się okazało, że to już się dzieje gdzie indziej, nie w teatrzyku, tylko w studiu telewizyjnym, że już tego i te piosenki, które wtedy powstawały, od tamtych czasów, te pierwsze piosenki z tych pierwszych, tam Włodzimierz Korcz na stałe współpracował, wspaniali kompozytorzy, teraz właśnie, który już niestety w zeszłym roku odszedł, Antoni Kopf, współpracowała Ewa Kornecka, Czesio Majewski pisał, Andrzej Korzyński, no bardzo wielu kompozytorów napisał dużo pięknych piosenek. I te piosenki były jak takie teledyski kręcone w studiu telewizyjnym z takimi w sumie niewielkimi środkami, ale naprawdę większość z nich
Do dzisiaj można oglądać. Można. To było wyczarowane w studiu telewizyjnym, naprawdę ze skromnych kostiumów. Się wydaje, że tam jest taka rzeczywiście bogactwo kostiumów, ponieważ Tania Kwiatkowska, która z Iwoną Wesoły robił kostiumy, one z cudów dokonywały. Naprawdę coś z niczego. To było niesamowite. Jakieś wygrzebywały z zakamarów telewizyjnych magazynów takie kostiumy, czy nam kupowały jakieś sukienki, czy no, po prostu to było rzeczywiście, efekt potem był taki, że ja co jakiś czas tam na Instagramie rzeczywiście przypominam, wrzucam piosenkę z kabaretu, bo uważam, że one zasługują na to, żeby je oglądać. Zresztą mnóstwo ludzi uwielbiało te piosenki i oglądało je wtedy, nagrywało sobie na kasety. O tak, i szkoda, że one nigdy nie wyszły jak w takiej formie, że można je było kupić. No bo właśnie przegrywali sobie ludzie tylko z telewizji. To prawda, a pani była bardzo charakterystyczna od samego początku, właśnie w tych jakichś falbeniastych spódnicach. Taka powiedziałabym... Ja tam miałam możliwości, bo tak, jedna rzecz to były piosenki. No, finał, który się kręciło zawsze na początku, to było, nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze pamięta, takim hop-siup zwariowałem, pomieszałem duszę z ciałem. Tak, to był nasz tak. Taki pierwszy finał. I myśmy go kręcili za każdym razem od nowa. Mhm. I to było niesamowite, bo nie wykorzystany stary finał, dobra, dajmy finał, tylko to właśnie nowemu. Tak, hop-siup zwariowałem, pomieszałem duszę z ciałem, hop-siup, o mamuniu, kukuramuniu, kukuramuniu, hop-siup. No i to święci. Szelmowskie spojrzenie Hanny Śleszyńskiej. Ale wiecie co, naprawdę pamiętam kiedyś, czasami było tak, że taki finał, kiedy wszyscy muszą być, ten finał musiał być kręcony, jak wszyscy już skończyli grać w teatrze, czyli w noc. To było u pani Olgi Lipińskiej, to zawsze było tak, noc. Noc, mm-hmm. To nikogo nie dziwiło, że będziemy nagrywać od 22 czy 23 do tam na przykład 3 w nocy. No i finał. No i wtedy nikt nie mógł powiedzieć, że nie może przyjść. No, no bo co, właśnie. Jesteś, po spektaklu przyjdziesz, dobrze, skończysz grać, przyjdziesz po spektaklu. Wszyscy się tam spotykali, ubierali, tego przebierali do studia. Już wszyscy inni szli do domu, a my szliśmy do pracy. No i pamiętam przynajmniej dwie takie nocki, kiedy jedna noc to była taka piosenka Bar Honolulu, kiedy miał być, przez to, że Marek Siudym, który no, grał siebie, Siódym był, ja panna Haneczka, był pan, każdy miał swoje imię. Więc Siudym powiedział, że w barze musi być White Horse, no ale chodziło o alkohol, który się tak nazywa. A on zrozumiał to dosłownie, że biały koń. No i był żywy koń, stał za barem. Oczywiście to było tak w scenariuszu, więc ten koń miał dublera też, że jakby się zmęczył, to drugi go zastępuje. Normalnie do studia i jeszcze na koniec Basia Wrzesińska wjeżdżała w to wszystko z maluchem. I taki kabaret był, jeden z pierwszych tych, pierwszych 3 latach na pewno. I myśmy wychodzili, to było lato, akurat wychodziliśmy o 3, już było widno, ptaszki śpiewały, my po całej nocy nagrań, więc to z tym koniem pamiętam. Jeszcze koń stał na dywanie, żeby mu się nie ślizgały kopyta i czasem tam na ten dywan niestety kupę taką wielką nasadził, a my do rana i koń, i maluch, i wszystko. I tak. Także to było jak właśnie w kabarecie Olgi Lipińskiej, dużo się dzieje. I jeszcze pamiętam taką noc, też miałam, dużo takich nieraz piosenki, które, no i właśnie to hop-siup zwariowałem, pomieszałem duszę z ciałem, śpiewamy, godzina tak już jest koło 2:00 i w końcu pani Olga mówi do nas tak, słuchajcie, niby wszystko jest w porządku, a może to co zmęczenie, no po spektaklach i to już godzina 2:30 prawie, mówi, ale brakuje tego błysku wokół. Nie macie tego błysku wokół. Mówię, że musi być radosne. No i jeszcze podkręciliśmy jakoś energię, no i się udało. A jeśli chodzi o tego Młynarskiego, którym nas pani wzruszyła wcześniej, to ja sobie chciałam zamówić na kolejną wizytę, kiedy pani do nas przyjedzie. Nie mam jasności w temacie Marioli w takim razie. O właśnie, tę piosenkę śpiewa mój syn młodszy, ponieważ będzie teraz cykl, myśmy... Parę lat temu w takim koncercie piosenka ta forma magiczna, właśnie gdzie były piosenki Wojciecha Młynarskiego i jemu zaproponowała udział w tym koncercie pani Aldona Krasucka, która odpowiada za artystyczną, to kierownictwo muzyczne miała i był jej studentem w szkole teatralnej, więc dostał propozycję od niej wzięcia udziału. No i myśmy śpiewali razem Nie ma jak u mamy. Bo jak Kuba wpada do domu czasami
już kilka lat temu, 3 lata temu skończył szkołę, ale jak nieraz dzwoni do mnie, masz coś do jedzenia? To mówię, no tak, pewnie, bo to wpadają dzieci. Wpada i mówię, Iza od razu śpiewa, nie ma jak, u mamy. Ja mówię, oczywiście, zawsze mogę, o 12 w nocy smażę mu kotleta. No tak, po to są mamy. Bardzo mi się też podobała odpowiedź starszego syna, pani Haniu, Mikołaja, ponieważ zazwyczaj padają pytania do rodziców, czy my jesteśmy zadowolone ze swoich dzieci, tak? A ktoś zapytał z dziennikarzy, pani syna Mikołaja, który zajmuje się bardzo trudną dziedziną neurokognitywistyką, czyli to są takie badania naukowe dotyczące mózgu ludzkiego i jego możliwości. Muszę powiedzieć, że to bardzo popularny kierunek, że wśród moich absolwentów też są tacy, którzy wybrali ten kierunek. Otóż on odpowiedział tak sprytnie, że on ze swojej mamy jest bardzo zadowolony, że miał tylko jedną próbę, żeby doświadczyć, jaką można mieć mamę. Nie miał po prostu innej, ale... No, dowcipna bestia, a poza tym mówił o tym, że byliście zawsze w bardzo ciepłych i życzliwych relacjach, że mimo iż tej mamy mu często brakowało, bo zajętość mamy była duża, to byliście ze sobą bardzo blisko. Tak, i nadal jesteśmy. I to jest właśnie, Mikołaj ma takie poczucie humoru. Pamiętam, jak kończyłam 50-tkę skończyłam i on miał taki bardzo fajny naukowy wywód. Tylko ja nie umiem tego przytoczyć. Ja gdzieś mam ten jego właśnie taki laurkę taką na 50-tkę, ale z analizy liczb, że nie należy się tak przejmować tą liczbą, że z jednej strony to jest tak, z drugiej tak, muszę to przypomnieć. Nie do w ogóle powtórzenia i miał... Przez to, że ja rzeczywiście mam takie wyrzuty sumienia, że wtedy, kiedy Mikołaj miał rocznik 85, więc już ma solidny też wiek, ale to znaczy jak na dziecko, bo normalnie to nie, jak na dziecko to już jest wiek taki. Ale właśnie jak Mikołaj miał 5 lat, to ja rozpoczęłam pracę intensywną w telewizji. Właśnie przy kabarecie, potem się posypały propozycje z teatru w telewizji, a jednocześnie byłam jeszcze na etacie w teatrze. Właśnie wtedy u Adama Hamszkiewicza, gdzie co półtora miesiąca była premiera. I naprawdę, rzeczywiście wtedy miałam mało czasu jako matka dla dziecka, więc rodzice mi ze wszystkich sił pomagali. I w pewnym momencie, żeby już nie szarpać tak w jedną, w drugą stronę z tymi, bo rodzice do mnie, mnie prawie nie było w domu, więc no bo najpierw próba w teatrze, potem próba w telewizji, potem spektakl. W międzyczasie, jak coś miałam wolnego, to wpadałam do domu, więc w końcu syn wylądował u rodziców na jakiś czas, że wtedy, kiedy miałam, i potem się tak zbuntowałam już, potem nie byłam na etacie w teatrze, bo no bo nie mogłam, nie, to nie było, rzeczywiście bardzo, bardzo trudno było wszystko pogodzić. Ale tak nieraz mam takie wyrzuty sumienia, że tak wtedy mieliśmy dla siebie mało czasu z Mikołajem, później już to się zmieniło, bo no bo jak się urodził młodszy syn, to wszystko już się odbyło, przeniosłam się do innego mieszkania, rodzice bliżej i tak wszyscy byliśmy razem. Jakoś. Ale ten młodszy z kolei towarzyszył ale pani na planie filmowym. Mikołaj jest wyjątkowy. Mikołaj właśnie też miał talenty artystyczne, ma talenty artystyczne i muzyczne i tego, ale jednocześnie ma takie możliwości naukowe, umysłowe tak. Że ja zawsze mówię, Mikołaj, ty jesteś za mądry na aktora. Nie, bo to przeszkadza, bo człowiek ile musi mieć, jeśli chodzi o aktora, no to oczywiście to, że wychodzi, produkuje się, wyczynia różne rzeczy na scenie i tego, i gdzieś z boku mu się nie odzywa taki głos, że co ty człowieku wyrabiasz, ile ty masz lat i co ty robisz, prawda? I ja mówię, że Mikołaj oprócz tych artystycznych takich, że taki znajoma taka właśnie, która do nas przychodzi, mówi, to jest człowiek renesansu, on za co się nie złapie. Jako dziecko i pięknie rysował, i pięknie pisał, bardzo dobrze się uczył. Potem się okazało, że on ma słuch muzyczny, ja nigdy jakoś się nie ujawniał z tym. Aż mi było głupio, że ja tego nie odkryłam, że no jakoś tak się nie rwał do śpiewania, a potem się nagle okazało, że on wspaniale i dopiero w liceum chodził, zapisał się takie improwizacje na pianinie, żeby móc zagrać, założył zespół muzyczny też. Potem właśnie się zabrał za filozofię, za tę neurokognitywistykę. Także jest, taka ma wspaniałą żonę. Widziałam właśnie takie piękne zdjęcie, pani Hania w środku, obok synowa i syn, z dyplomami, bo już napisali doktorat z tej trudnej dziedziny. Tak, więc w pandemii właśnie. Proszę tak, pogratulować, bo to bardzo, bardzo rzeczywiście dziedzina i trudna i wymagająca takiego skupienia i myślę, naukowego. Że tak, i dużo, przyszłość jeszcze cały czas się rozwija ta dziedzina, więc i naukowo, właśnie Mikołaj też cały czas nie tylko dydaktycznie, ale i naukowo, także
Trzymajcie kciuki za młodych naukowców. Trzymamy, trzymamy, ale trzymamy też kciuki za młodego aktora Kubę. Ponieważ Kuba z kolei miał taką okazję, żeby przy mamie występować i w Bożej Podszewce, i gdzieś tam w Pekuni Nonolet tak, się pojawił przez chwilę. To on tylko, ponieważ on był wtedy, to były wakacje, ja siedziałam miesiąc w Polanicy, bo tam była kręcona ta druga część Bożej Podszewki. To, no, to chodziło o to, żeby tak jak tutaj gram, to gram, a potem jak już mam wolne, to mogę być właśnie z dzieckiem. I mama przyjechała z Kubą do Polanicy, ale mieszkali tam osobno, chociaż Kuba się strasznie rwał do tego hotelu, gdzie właśnie była cała ekipa. No i on miał wtedy chyba 8 lat, ale taki był dosyć dziecinny i wyglądał na mniej. No i wypadały mu urodziny 27 sierpnia i chodził po hotelu. Był hotel, który miał 5 pięter, taki hotel Sana, on już teraz chyba jest przerobiony na... I mówił, zapraszam na moje urodziny, pokój 507. I jeszcze była tam grupa pływacka Rekin, z Warszawy, z Ursynowa. Wszystkich ściągnął. I on, ja mówię, Kuba, a czy oszalałeś? No przecież zapraszasz wszystkich na urodziny, ale jak wszyscy przyjdą, coś trzeba przygotować, coś tego. Przecież musimy, pojechaliśmy do Kłodzka po tort. Jeden tort kupiliśmy, drugi dostaliśmy w prezencie. Jak się pani dowiedziała, że to urodziny tego, to jakoś zrobiła nam taką fajną tą, że właśnie drugi dostał w prezencie. I w końcu na dole w tym hotelu urządziliśmy takie przyjęcie dla ekipy i dlatego jakieś tam słodkości, jakieś rzeczy, jakieś tam chrupki, nie wiadomo co. No i tak, ale to nie zapewne on wszystkim. Zapraszam na moją urodzinę, pokój 507. Mhm. Wszystkich chodził po całym hotelu, wszystkich zapraszał. Czyli bardzo towarzyska istota. Zresztą on miał takie po tatusiu, ma takie skłonności. O, proszę, tak? Proszę. Ponieważ, jako taki balangowicz, ponieważ jak kiedyś byli na nartach i Kuba tam od dziecka rzeczywiście w tych szkółkach narciarskich tam się udzielał i wygrał jakiś tam slalom i to byli chyba wtedy, mnie nie było przy tym, to było albo na Dniach Polskich Kaprun, gdzieś, gdzie byli i Kuba, tłum ludzi pod sceną, bo też były występy i potem wręczanie tych dyplomów. I Kuba powiedział do mikrofonu, tata stawia wszystkim piwo. A tłum ludzi pod sceną z okazji tego, no i musiał ojciec no tak, się wykazać. Trzeba było sfinansować. 3 tygodnie temu mniej więcej na tej scenie stał ogromny, monumentalny fotel i pani Hanna prowadziła tutaj swój monolog. Odbywał się monodram niezwykły zupełnie. Byłam tutaj na widowni i udzielały mi się te emocje, mianowicie to poświęcony Judy... Nie do końca jest monodram, bo tutaj bym pani sprawiedliwa wobec kolegi, który ze mną grał, bo to no jest, tak. Pojawia się aktor, tak. Oczywiście, no ale pani się tutaj wybijała na plan pierwszy, niewątpliwie. Judy Garland, jeżeli ktoś z państwa nie oglądał, to proszę bardzo naciskać na Świdnicki Ośrodek Kultury, żeby nastąpiła powtórka, bo to coś zupełnie niepowtarzalnego, ale jest jeszcze jeden monodram, już tym razem chyba monodram, chyba się nie przejęzyczyłam. Kobieta pierwotna. No już właściwie już nie, gram. Zjeździłam całą Polskę wzdłuż i wszerz przez jakieś chyba 11 lat. Stwierdziłam, że już no to było fajnie. Był taki etap, kiedy to grałam i tak jakoś już samoistnie wygasło, że ja już to niby kończyłam raz, potem na życzenie publiczności no znowu odświeżałam, bo grałam kiedyś dla takich... To był taki plener w Trójmieście i były kilka kobiet przyszło, tak obchodziło 40 i tak się bawiły, tak się śmiało. Mówię, Boże, dlaczego ja mam już to kończyć grać, jak tak się fajnie kobiety bawią. Dobra, to jeszcze trochę pogram. No ale tak myślę, że to już ten etap zamknęłam. Natomiast jeśli chodzi o Judy Garland, no to jest taka sztuka, która jest to tekst Sławomira Chwastowskiego, który to wyreżyserował też i napisał i tak napisał to i mi tak jakby zaproponował, czyli tak pode mnie to zreformował taką sztukę, która była właśnie o Judy, więc myślę, że to jest taki tekst idealny dla kobiety, aktorki, matki, żony i jakby tutaj te wszystkie role, które porusza ta sztuka, role wspaniałej artystki, która no, od dziecka występowała, zapłaciła też za to ogromną taką cenę z załamaniami różnymi, z takimi załamaniami nerwowymi, próbami samobójczymi, przez to, że była od maleńkości występowała. To taki przypadek trochę jak właśnie Michael Jackson czy Amy Winehouse na dzisiejsze czasy. Wtedy
wytwórni MGM właściwie robiła film za filmem od momentu, kiedy zagrała Dorotkę w Czarnoksiężniku z Oz. No naprawdę harowała po prostu i przy czym jeszcze no, udało jej się właśnie mieć trójkę dzieci, w tym Lizę Minnelli i, no, i miała, ilu miała mężów? Pięciu chyba. Tak, pięciu mężów i troje dzieci, więc barwna taka postać, a tak naprawdę żyła tylko 47 lat. Tragiczna bardzo. I tragiczna, ale jednocześnie tak wspaniały głos i tak kochana przez publiczność i taka magnetyczna i przepiękna kobieta, mimo że miała takie kompleksy, że jej się ciągle wydawało, że jest nie dosyć doskonała, bo ciągle ją ulepszali. Ja czytałam taką książkę, że w końcu jakaś tam była charakteryzatorka, która zmieniła jej linię brwi, coś jej tam zwęziła, wsadzali jej właśnie takie nakładki na zęby jakieś, żeby tak ciągle ją starali się udoskonalić, bo to była epoka pięknych aktorek, Elizabeth Taylor, czy Ava Gardner, czy to musiały być, prawda, piękności, a ona była po prostu wspaniałą kobietą, może nie jakąś powalającej, chociaż moim zdaniem przepiękna była Judy Garland, natomiast zawsze mnie to gdzieś wzrusza, ta cała historia wokół Lizy Minnelli, Judy Garland czy Franka Sinatry, to wszystko się tak kłębi, że tak to się poukładało, że ja w 90-tych latach dostałam propozycję od Janka Szurmieja, który tu był w operetce wrocławskiej, wtedy jeszcze operetce, dzisiaj Teatr Kapitol, to muzyczny, robił kabaret. Kabaret, czyli musical, na podstawie którego powstał film Kabaret, Lizą Minnelli. No i ja i Agnieszka Matysiak grałyśmy tę rolę główną, Sally Bowles. Wtedy czytałam właśnie książkę o Lizie Minnelli, która z kolei pisała o swoich rodzicach i o matce. I o tym lęku, czy matka z góry zejdzie, czy sobie znowu coś zrobi, sobie zrobi krzywdę, bo często jakieś miała takie momenty załamania i wtedy jakby to były te próby samobójcze. Więc czytałam o Lizie, jednocześnie się dowiadywałam jakichś informacji o Judy Garland, którą później grałam w naszym tym spektaklu, który niedawno tu grałam, Judy. A mój syn, młodszy Kuba, który od lat fascynowała go postać Franka Sinatry i w końcu usiadł i napisał scenariusz i w sumie dwa lata tak myślał nad tym i to kombinował i tego i właśnie doprowadził do tego, pozbierał po rodzinie i po znajomych firmach pieniądze na to, żeby wystawić, żeby doprowadzić do wystawienia sztuki Sinatra 100+. No i kiedy ta premiera odbyła się w czerwcu, potem się okazało, że w szkolnym teatrze tam nie ma terminu, bo są dyplomy, więc rozesłał informacje do wszystkich teatrów i Teatr Szóste Piętro powiedział, dobrze, bierzemy was. Gra band Chopin University Band, czyli z twojej uczelni, wspaniały band, ten młodsza wersja, młodzież i siedmiu młodych aktorów, w tym właśnie Kuba, z miłości do Sinatry i naprawdę to takie, jak się mogą marzenia spełniać. On marzył o tym, napisał maila do Piotra Kostrzewy, który kieruje bandem, Chopin University Band, napisał, panie Piotrze, mam taki pomysł na sztukę o Sinatrze i na to, żeby to był muzyczny, były jego piosenki i żeby grał band. Czy pan jest tym zainteresowany? Odpisał tak. I tak się zaczęło i dzisiaj grają, wczoraj i dzisiaj i potem jeszcze w Sylwestra i jeszcze w styczniu grają na szóstym piętrze Sinatra 100+. I tak się śmieje, a mamusia jest producentem. A mamusia jest producentem, tak, no bo ktoś musiał to jakoś ogarnąć, bo to była taka zwariowana produkcja, gdzie się mnóstwo znajomych i rodziny składało i teraz to jakoś trzeba było ogarnąć. Więc jak ja jestem na scenie na przykład i niby gram, właśnie odgrywam postać Judy, opowiadam o niej, a ona się przyjaźniła z Frankiem Sinatrą, a w tym czasie mój syn... Wszystko się łączy tak, jakoś. Że gdzieś to takie koło się zamknęło tak. tych historii. I nie mów, przecież Wojtek, ty też masz słabość do takich piosenek i do tych czasów. I do, nie zaprzeczy. Tak, bo Wojtek przecież zawsze, a już Wojtek słynie z tego, że my się śmiejemy, że Wojtek nie zna nut, bo nie używa nut w ogóle, niepotrzebne. Nie widzę, bo nie biorę tych okularów do nut, to po co ja mam? Więc Wojtek zawsze, jak mi się słynie, że może to zagrasz, czy tego, tam siada, gra. Bez grosza bądź może sobie nawijować, tak byś tylko miał styl. Na jakże krótkie życia dróżce. Na dróżce tej dzień popiół, w każdej chwili najważniejsze to styl. No styl, najważniejsze.
najważniejsze to... Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za Państwa obecność. Mówimy sobie bardzo. Do zobaczenia. Przy okazji życzę Państwu pięknych świąt. Cieszmy się. O właśnie, bo ja podobno jestem takim świątecznym tutaj akcentem, tak już. Pani Hanna jest prezentem przedświątecznym i myślę, że stylowe będziemy mieć święta w tym roku. Miejmy stylowe święta.